młodych jak pani Alina, jak też starszych, zarówno tutaj z kraju, jak i pochodzących z zagranicy. Pani Alinie serdecznie gratuluję tej wystawy i życzę wielu sukcesów artystycznych. Panu Romualdowi, kuratorowi tej wystawy, bardzo dziękuję za współpracę przy organizacji tej ekspozycji, no i przekazuję. Dziękuję bardzo. Ja powiem kilka słów, bo Państwo z niecierpliwością czekają, co powiem bohaterka wernisażu. Natomiast korzystając z okazji, chciałbym podziękować, złożyć podziękowanie na ręce Pani dla Pana Wojewody, że ta tradycja już trwa niemal 10 lat, kiedy mamy możliwość organizowania tych wystaw nie tylko z Mazowsza, ale i zagranicznych, tych sąsiadów Polski. Ja chciałem również podziękować Państwu za przybycie, a szczególnie podziękować Pani, która reprezentuje dyplomację ukraińską, jest pierwszym sekretarzem ambasady ukraińskiej w Warszawie. Cieszę się, że te kontakty na niwie artystycznej między Polską i Ukrainą tak się pięknie rozwijają. I to dzięki młodej osobie. Dlatego, że zanim oddam głos, to kilka słów powiem o Alinie. Alina Potemska zdobyła stypendium ministra kultury Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz jest doktorantką Akademii Pięknych, Akademii Warszawskiej. Jednocześnie pracuje. Jest autorką pięknego muralu w Akademii Sztuk Pięknych. A jeśli chodzi o jej twórczość, to chciałam pogratulować jej jednego tematu, że wypełnia tę niszę pracy ilustratorskiej książek dla dzieci. To jest wyższa szkoła pilotażu. Dzieci potrzebują pięknej literatury, pięknych, ciepłych ilustracji. I właśnie tym się zajmuję. I to Państwo za chwilę zobaczą i będziemy o tym rozmawiać. Natomiast to nie jest jedyny kierunek jej działalności, ponieważ jeszcze zajmuje się tematyką filozoficzną, egzystencjonalną, oprócz takich ciepłych, tekstylowych wyrobów czy powietrznych, jak widzimy z tkanin takich reliefowych, może również grafik. Jest jej znany warsztat klasycznej grafiki, który poświęca czas, a jest to technika też bardzo pracochłonna, wymagająca dużo czasu. I oczywiście pewnych koncepcji. Jeszcze tam zobaczą Państwo takie drobne rysunki. To jest po prostu próbka pokazania, jak artystka potrafi prowadzić taki notatnik artystyczny, jak potrafi prowadzić kreskę. Czyli jest to artysta, bym powiedział, mimo młodego wieku, bardzo młodego wieku, o pewnym już dorobku i wszechstronna. I mam nadzieję, szukająca swojej drogi twórczej, również w Polsce, podglądająca historię sztuki polskiej. Ten konglomerat taki ukraińsko-polski może dać bardzo ciekawe miejsce, prawda?